Witam Państwa, plantacja brokuła na zbiór jesienny. Proszę zobaczyć, jak wyglądają rośliny. Tutaj mamy taką odmianę akurat, która jest troszeczkę na wyższej nodze. Ona dosyć rośnie wysoko. Gdzieś tam się troszeczkę przy wietrze powichrowała, ale to nie jest jakiś największy problem. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o szkodniki, lata cały czas śmietka, tak? Cały czas nie odpuszcza. Natomiast jeżeli chodzi o tantnisia, na tej plantacji nie widać go, tak? Ten brokuł jest już około 4 tygodni po wsadzeniu, więc tutaj przyszedł czas na produkt Movento. Jeżeli będziecie Państwo mieli latającego tantnisia, bardzo łatwo go zlokalizować, to trzeba uważać, bo on będzie składał za chwileczkę jaja i z tych jaj będą się wylęgały larwy, będą dziurawiły liście, więc można byłoby zrobić jakieś piretroidy, żeby zgładzić tego owada dorosłego. No i powiedzmy sobie, że licząc od dzisiaj, gdzieś tam około 7 do 10 dni by trzeba było opryskać produktem Afirm Spintor czy Nexuba z protektorem, żeby dobrze to przykleić i dobrze opryskać rośliny po spodniej stronie liścia, bo tam właśnie tantniś składa jaja. Można oczywiście przy takim zabiegu dorzucić krystalon zielony czy nawóz zrównoważony jakikolwiek, więc nie ma tutaj większego problemu. Pamiętajcie tylko Państwo, jeżeli będziecie wykonywać zabiegi produktem Movento, żeby dać na tą plantację, myślę, że w granicach 200 litrów wody, nie ma sensu więcej, nawet można troszeczkę mniej, i zwilżacz typu Trend albo Inex A, który rozpuszcza woski roślinne. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji, jak i z innych plantacji warzyw gruntowych.